Cześć, witam Was już w 13 odcinku. Będę go nagrywał z tatą i... I powiemy Wam trochę o zdarzeniach. No. 13 odcinek serii, w której tworzymy fabrykę zombiaków. Tym razem zajmiemy się zdarzeniami, ponieważ w jakiś sposób musimy informować świat zewnętrzny poza blockchainem o tym, co na tym blockchainie się wydarzyło. Ponieważ to, co się wydarzy na blockchainie, tam pozostaje. Natomiast to, z czym my bezpośrednio wchodzimy w interakcję poprzez na przykład przeglądarkę komputerową, to jest ten świat zewnętrzny i to chcemy właśnie poinformować. Na przykład zdarzenia też są takie, że na przykład w radiu, w samochodzie są na przykład zdarzenie, że jakiś wypadek albo coś. Tak, i w tym momencie radio nas informuje o tym, że coś się wydarzyło, tak, że zaszło jakieś zdarzenie. No, że na przykład na którymś pasie albo na którymś rondzie, bo przeważnie to słyszę, że na rondach jakieś wypadki. Tak, i tam był jakiś wypadki. Tam był jakiś wypadek, tak? Że samochody... Tak, dlatego tutaj też chcemy mieć taki mechanizm informowania o tym, co się wydarzyło na blockchainie, a chcemy informować tak zwany frontend, czyli frontend to jest to, co widzimy już w oknie przeglądarki czy w oknie jakiejś aplikacji. Frontend ogólnie w programowaniu jest to określenie tego, z czym my mamy bezpośrednio do czynienia jako użytkownicy, a to, co się dzieje wewnątrz, jest to zwane backendem i w tym przypadku ten backend to jest nasz smart contract tworzony na blockchainie. I tak, żeby taką funkcjonalność osiągnąć, czyli żeby poinformować tą naszą aplikację już po stronie przeglądarki, że na blockchainie coś się wydarzyło, musimy korzystać z tak zwanych zdarzeń. Na przykład jak blockchain znieruchomienie, czyli nie da się nic w nim zrobić. Tak. To czyli, że nie chcemy da się mieć taką informację. Myszką nawet. Dokładnie. Dlatego my tutaj sobie musimy zrobić wydarzenie, zdarzenie, które będzie uruchamiane w momencie, kiedy jakiś zombie zostanie utworzony, tak? Dlatego deklarujemy to poprzez słowo kluczowe event, nazywamy to zdarzenie new zombie. Ma ono pobierać jako parametry trzy argumenty. Pierwszym z nich jest zombie ID, czyli identyfikator zombiaka. Drugi to jest jego imię, a trzecim będzie pewnie DNA, tak? I tutaj mamy... Uint DNA. Tak, czyli uint, typ zmiennej, całkowito liczbowy. I tutaj mamy zadeklarowany taki event, takie zdarzenie new zombie. I teraz, żeby takie zdarzenie wywołać, bo to jest jego jedynie deklaracja, musimy skorzystać z kolejnej konstrukcji tego języka, czyli jakby je wyemitować. I żeby je wyemitować, używamy słowa kluczowego emit. Emit? Tak. Czyli jest takie imię jak Emil. Tak, no tu jest to podobne. Tu jest emit. Czyli ty. I tutaj emitujemy to new zombie. Czyli Emil, emit. Czyli tyle. Tak. I tutaj musimy podać te trzy parametry, które zdefiniowaliśmy, czyli zombie ID. Z tym, że to zombie ID to będzie numer dodania zombiaka do tablicy. I w tym celu, z tego co widzę, musimy sobie utworzyć zmienną ID i przypisać do niej to, co właśnie się wydarzyło na blockchain, na tablicy naszej, czyli to dodanie pojedynczego zombiaka do tablicy i odjęcie od tego minus 1. Tutaj może chwilę wyjaśnienia. Mamy zmienną ID, której przypisujemy kolejny numer indeksu tablicy, z tym, że tablice indeksowane są od zera, czyli nie liczymy miejsc na tablicy od jednego, tylko od zera. Jeśli dodamy pierwszego zombiaka do tablicy, to będzie on miał numer 0. Jeśli dodamy drugiego, to będzie miał numer 1.
Dlatego, że jeśli chcemy pobrać tą konkretną wartość, na którym miejscu ten ząbek został dodany, to musimy to minus 1 odjąć, żeby po prostu mieć 0, 1, 2 dla pierwszego, drugiego, czy też kolejnego już ząbiaka. I teraz emitujemy to zdarzenie, czyli tutaj podajemy to ID, nasz name i nasze DNA i kończymy to wszystko średnikiem. Czyli to wszystko? Przecinek z kropką. Tak, przecinek z kropką. I sprawdzamy, czy o to tak naprawdę chodziło. Tak, wygląda to, że wszystko zrobiliśmy, czyli 13, już prawie że ostatnie zdanie w tej części zrealizowaliśmy. Krótkie podsumowanie tego, co tutaj się nauczyliśmy. Nauczyliśmy się, aby informować frontend, czyli tak zwaną na przykład przeglądarkę internetową o tym, co wydarzyło się na blockchainie, musimy korzystać ze zdarzeń, tak? Deklarując zdarzenie, korzystamy ze słowa kluczowego event, następnie wywołując je, korzystamy ze słowa kluczowego emit. I tak naprawdę to wszystko, co w tej części zrobiliśmy. To co, kończymy tą część, zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach i do dalszego śledzenia tej serii. Cześć!